Cześć Darek, przed chwilą zakończył się mecz Świtu z OKS Olsztyn, wygrany 2-0, jesteś strzelcem drugiej bramki. Mógłbym Cię prosić o komentarz? No, pierwsza połowa to ciężko, bo ogólnie powietrze, wilgotna pogoda, wilgotne powietrze, ciężko nam się grało, mogliśmy strzelić jedną, dwie bramki, ale Olsztyn też dobrze kontratakował nas. W szatni założyliśmy sobie, że żeby strzelić tą jedną bramkę i może się i się uda strzelić, może jeszcze drugą i będzie spokój. Tak się udało, strzelił mi najpierw Michał, później ja i to jakoś poszło. Cieszymy się z zwycięstwa, tym bardziej, że były jakieś tam może podteksty, że... Właśnie, na konferencji jaki prezes też wspomniał o tym, także... No, że chcieliśmy Olsztynowi, tak samo jak komentarze, ktoś tam mówił, że już 0-3 przegraliśmy, no chcieliśmy udowodnić, że jednak młodzi zawodnicy to już nie te czasy, które były i postaraliśmy się wygrać. Chodzą słuchy, że jakieś kluby są tobą zainteresowane. Czy to jest prawda, czy to jak gdzieś nie chcę jest... na razie, mówić. Jakaś, jak gdzieś taka, no, jak gdzieś w przerwie już prawie, że rozpoczęła się przerwa, więc jak gdzieś to się już, no, nagromadza jakieś tam, no, że chcę, ty przechodzisz tu, tam. Nie chcę na razie mówić, aczkolwiek jakieś tam mam sygnały. No na 60%, może 70% to jest ostatni występ w nowodworskich barwach, ale nie chcę jeszcze nie chcę po prostu... Nie, rozumiem Ciebie, także to nie chodzi o wyciągnięcie informacji. A jak oceniasz cały sezon? Jak oceniasz cały sezon? Może podzielmy na jesień, wiosna, lub nie, jak myślę, chcesz całokształt. Całokształt to... No zabrakło nam doświadczonych dwóch, trzech zawodników. Takie jest moje zdanie. No, zespoły, które awansowały, średnia wieku wynosiła 27-28 lat, u nas 21. Może w tych najważniejszych momentach psychika, może no nie wiem co, może coś innego, jakiś inny bodziec, ale no w przeciągu sobie mieliśmy się utrzymać, to wykonaliśmy już prawie w połowie rundy, no i cieszymy się z tego, no bo nie spadliśmy, nie gramy w niższej lidze, tylko może za rok, no za te pół roku będziemy się cieszyć z awansu za rok. A teraz mam takie troszeczkę pytanie, jak gdzieś z pierwszej ręki, czy wiesz, że trener zrezygnował z prowadzenia Świtu? Czy już wiedziałeś o tym? Słyszałeś o tym? Właśnie na konferencji, jak gdzieś powiadomił wszystkich, że, to nie słyszałem, że rezygnuje, ale oczywiście pan prezes zdementował to, ponieważ jeszcze nie wpłynęło, jak gdzieś rezygnacja od trenera. A jeżeli chodzi o odejście Michała Kucharczyka, sądzisz, że Legii ma szansę? No, cały zespół mu życzy jak najlepiej. Legia to wiadomo, specyficzny klub, oby mu się wiodło jak najlepiej. Oby grał jak najczęściej, zdobywał bramki. A jak przerwa? Jak zamierzasz spędzić przerwę? No jutro wyjeżdżam na Śląsk, a w piątek wyjeżdżam do Włoch na tydzień. Ale ten wyjazd na Śląsk to związane z planami drużynowymi nowymi, czy to jest... Muszę wrócić do żony, ona jest teraz na Śląsku i z Śląska, z Cieszyna wyjeżdżam do Włoch. Ale to już nie mieszkasz w Nowym Dworze? Mieszkam, tylko nie na wakacje jadę. Aha, na wakacje, Włoch, nie, myślałem, że jak widzicie już przeprowadzka jakaś, takie już plany zakrojone nie, szerokie. Jeszcze nie zdaję sprzętu. Jeszcze nie zdaję sprzętu, ale nie planujesz kupić, tak jak Michał Kucharczyk? Bo nie. Michał Kucharczyk zabiega o wykupienie swojego sprzętu. Nie zabiegasz, nie? A nie masz w planach, tak? Nie, na razie nie. A jeżeli chodzi o młodych zawodników Świtu, którzy właśnie wspomniałeś, że w Świcie grało, średnia wieku to 22 lata, którzy zawodnicy Twoim zdaniem mają szansę wybić się w przyszłości lub w następnym sezonie w Świcie? No to zależy od mówię także o tych obecnych, którzy wystąpili, ale no, także rozumiem, o tych młodszych roczników, którzy jeszcze nie mieli okazji. No to wiadomo, to każdy sezon, każdy mecz, każda potyczka o stawkę to jest jakiś tam, nie wiem, jakaś tam większa motywacja, może nie wiem, psychiczna, no, żeby się ogrywali i doświadczenia nabierali. No to jest kwestia podejścia każdego zawodnika. Wiadomo, jak każdy będzie grał na 100%, będzie ambicje 110-120%, to będzie grał wysoko. No ja życzę jak najlepiej każdemu z młodych zawodników, zobaczymy, co z tego wyjdzie. A czy planujecie drużyną gdzieś teraz, no teraz zaświętować? W sensie nie. Myślę, że bez świętowania zostajemy w klubie między sobą parę godzin i żegnamy się. Na jutro przewidziane są jakieś treningi? Nie. Dzisiaj już jest wolne. Jest wolne. 28 czerwca. Jest powrót do treningów i wtedy zobaczymy, co dalej. Dobrze, dziękuję Ci bardzo, życzę Ci powodzenia i wypoczynku. Dzięki.